wiem, no, no na pewno trzeba to szanować i no teraz jak ten hołd oddać, no teraz pójdziemy na groby, tylko zapalić znicze i pomodlić się o spokój duszy ich, a tutaj tak jak właśnie dobrze, że robimy, że zaczęliśmy robić znowu te memoriały, bo przez jakiś okres może znowu nie było, może było dla jednego, może było tam, a dla tych, co zginęli na torze, to powinno właśnie być uhonorowane przez cały czas i to powinno się szczepić jednych, drugich przywódców klubów, którzy będą rządzili, żeby taka pamięć była. No właśnie nie. I to dlatego też tak jak tu wspominam, że wiem, że był, ale ja wtedy w 80 roku byłem w Anglii, w 81 byłem w Anglii i wiem, że on w 81 zginął. Nawet nie mogę sobie skojarzyć, bo to no też i odległość czasu, ale to tak, no wiem, że jeździł, wiem, że jeszcze jak przyjechałem tu, że kolega Stefan Żeromski mówi, że byli na pogrzebie właśnie na wiosce w tym w Studzieńcu i no, że tak mówi, że jak wynosili trumnę z domu, taka ciężka, dębowa, no tak właśnie on mi tylko to przypominał, opowiadał właśnie ten pogrzeb właśnie tam, no i taką, no, ale tak więcej nic nie mogę powiedzieć. No to z Wieśkiem to prawie że od początku byliśmy razem, bo on chyba 2 lata czy 3 lata po mnie licencję zdał, po mojej, jak ja zdałem licencję, to on tak później po 3 latach, no to razem żeśmy przeżywali i dobre chwile i złe, no i właśnie drużynowym mistrzem Polski byliśmy i no także no super było, tak jak jako kolega, no to tak jak się o zmarłych dobrze mówi zawsze, ale to był naprawdę i dobry chłopak i nie pyszałek i taki do wszystkiego był. I obozy jak jeździliśmy na te zgrupowania wszelkie i klubowe, także no było dobrze, była integracja taka elegancka w klubie. Raczej na pewno to jest ciężko przeżywać śmierć w ogóle, a jeszcze, tak jak na torze, tu był Andrzej Zarzecki właśnie, no też ja, mnie tu akurat wtedy na tym meczu nie było, byłem na Kryterium Masłów chyba w Bydgoszczy, on tu był mecz taki sparingowy z Lesznem, no i też po tym wypadku jeszcze żył, chyba 2 dni, no i też tak nagle zmarł. No, przeżywaliśmy to, no, na pewno to nie było łatwe dla wszystkich, tak, no, a w szczególności dla nas jeszcze, jak się jechało po tym łuku i wiedziało się, że tu takie coś się stało. Tak jak później można wspomnieć o Arturze Pawlaku i na tym meczu to byłem, bo jeździłem w tym sparingu te z piłą i jak ja to usłyszałem, to było takie walnięcie w tą bandę, że tak od razu pomyślałem, że och, to tak jakby jak taka pieczątka była postawiona. Takie było mocne i że nie będzie to wesoło. No i też tak 2 tygodnie jeszcze był podtrzymywany, ale wszystko poszło w drugą stronę. Andrzej Zarzecki to był taki już w porównaniu do Artura to był starszym chłopakiem, no i był też ambitny bardzo, takie, nie ukrywam, że podglądał i tak i też żeśmy się tak przyjaźnili, troszeczkę różnica była w wieku, ale jakaś była,
Ale to wszystko nam się też dobrze układało i było widać, że ma zacięcie, jest taki ambitny chłopak i zdobywał też właśnie dobre wyniki. A Artur to w ogóle nowa era wchodziła wtedy, tych młodszych, to ja już byłem wtedy stary chłopak. No ale to też to, no, mili, dobrzy chłopcy, którzy właśnie nikomu za skórę nie zachodzili, no i tak los ich pokierował, że tak skończyli, no ale no więcej nic tu nie mogę, złego nic nie mogę powiedzieć, to takie jeszcze wspominam, to naprawdę zawsze uśmiechnięci, także mi nic złego nie zrobili i byli dobrymi chłopakami, dobrymi zawodnikami też. Kariera szła właśnie do przyszłości. Chyba tak jak już mówiłem tu o tym wsparciu drugiej osoby i to takie, no trudno powiedzieć, ale mi się wydaje, że u niego to tego zabrakło, że żeby coś takiego było, jakieś, nie wiem, za dużo tego dobra wyszło ku na nagle i niektórzy nie mogli sobie dać z tym rady, no ale no, to był chłopak i tak samo. No super, to tak pod względem to ja już go tak pamiętam od takiego, jak zaczynał w szkółce i no on dla mnie to był, kurde, i pracowity, to był numer jeden, to tam nie ma co, stało 10, ja mówię, kto mi motor tu pomoże ściągnąć z busa, kurde, tamci jeden na drugiego się patrzyli, a Rafał już stał przy tym, kurde, najmniejszy i taki tego, to, no to było, to była naprawdę taka bakteria, no, do pracy, do wszystkiego, no, ale nie podołał sobie z tymi problemami. Odwiedzę, tak jak co roku prawie to robię i odwiedzam. Już byłem u Andrzeja Zarzeckiego właśnie w Pomorsku, bo w ubiegłą niedzielę jechałem do siostry i tam jeżdżę. Jak nie co rok, to zawsze tam, jak tylko jeżdżę tam, to zajeżdżam i no i taką. Jeszcze na te inne groby też, no tu w Zielonej Górze też mamy i zmarłych takich, i zmarłych tragicznie, także że chodzę na tych i do mechaników, i do działaczy, którzy już umarli, no także. Przychodzimy, wspominamy, tak nieraz jeden drugiego spotkamy się tam, to też tam jakieś, żeby się rozśmieszyć, to coś przypomnimy, jak ten tam powiedział, albo coś zażartował i no i to też takie, to jest chyba miłe wspomnienie.